hässliche Rüsse aus diesen Bands. Das ist ein kein Bunker. Tak właśnie myślę, że samochód ten przypomina bunkier. To mój nowy nabytek. Tak, proszę Państwa, w końcu dostąpiłem zaszczytu zmiany auta. Pomyślałem, albo grubo, albo wcale. Dzisiaj zostałem właścicielem tego oto Saddama, czyli Mercedesa W126. Tutaj mamy piękną rozpiskę tego, czym charakteryzuje się ten Mercedes. Mercedes jest również dostępny jako ślubowóz. Jeżeli macie ochotę pojechać do ślubu, a może do rozwodu, takim samochodem serdecznie zapraszam. Warto troszeczkę obejrzeć go lepiej. Zwróćcie uwagę, ten oto Mercedes jest kompletnie wyposażony w całkowitą skórę. Skóra jest wszędzie. Skóra jest w środku, skóra jest na zewnątrz. Właściwie jedna wielka skóra. Zwróćcie uwagę też na ogromną kubaturę tego potwora. Od tej pory będę starał się wozić głównie tylko tego typu samochodem. Zobaczcie, w środku prawdziwa kanapa. Można wręcz spać, można jeść, można wręcz w nim po prostu zamieszkać. Bagażnik. Popatrzcie, bagażnik jest potworny. Tak wielki, że nie można go wręcz opisać. Tutaj w środku po prostu można urządzić wręcz mały piknik. Mercedes 560 SEL był szczytem luksusu w latach 80., w latach 90. Jeżeli spotkacie tego typu jegomościa w tak fantastycznym ancugu, który będzie podróżował tym samochodem, to albo niemiecki oprawca, może wnuk Hitlerjugendführera, wszystko może się zdarzyć. Ale tego typu samochody zasługują na uwagę. To ogromny, ogromny kawał samochodu. Zwróćmy uwagę tutaj też na wykończenie. Drewno, skóra. Takimi samochodami nie jeżdżą zwykli ludzie. Takimi samochodami mogą jeździć tylko ludzie wyjątkowi. Witaj, Wojciech. Cześć. Stałem się właśnie właścicielem tego oto Mercedesa. Dostałem kluczyki. Jakie robi na tobie wrażenie ten samochód? Może coś opowiesz jako znawca i miłośnik Mercedesa? Saddam Hussein miał takiego. No właśnie. Potocznie znany Saddamem. Hussein. To już top? No. To już nie ma nic lepszego, tak? Znaczy, no droższy był tylko w coupe, nie? Ten samochód przypomina mi trochę samochód, którym można podróżować do pogrzebu. Widziałeś to rozsuwanie z tyłu? Nie widziałem. Rozsuwanie czego? Zapomnij kluczyk z drugiej nie, strony. Nie, coś dycha. Ma kluczyk? Ja mam kluczyk. Daj. Przekręć. Delegowanie zadań. No. To tu się rozsuwa. Weź ten, usiądź. Gdzie mam usiąść? Tutaj, no normalnie tak? Usiądź, bo może jest takie, bo ona coś dyga. No proszę Państwa, bo tutaj siedzi się po prostu cudownie. Coś tam dyga. Nie, czekaj, bo... Coś dyga. Poza tym ten samochód to po prostu prestiż, który oszałami. No proszę Państwa, ja teraz po prostu tutaj teraz będę spał. O, to się też... Wszystko jest w prądzie. Mogę się... No, dużo lepiej się wysiada poza tym i proszę zobaczyć, w jaki sposób tylna kanapa się rozsuwa. Podchodzi do przodu, można się po prostu wziąć i położyć i przespać. Kiedy nasz szofer, a my jako Saddam podróżujemy sobie... To jest roku? To jest rocznik, zaraz ci powiem. To jest rocznik, proszę pana, 85. wersja przedłużona, czyli w Polsce duży Fiat, nie? Tak, w Polsce mieliśmy szczyt marzeń dużego Fiata, tutaj pojawia się wersja long Mercedesa. Jak się siedzi? Jak wrażenia? Zacnie. Zacnie, tak? Zamienisz się ze swoją 190? Nie, nie. Nie? Moja 190 ma o 380 tysięcy mniej przejechane. Bo ile tutaj jest przebiegu? Tu jest 300. Moja jest nowa. To nawet nie odpala. Dobra, na razie nie odpalajmy. Ty, dawaj pod maskę, to V8 jest przecież. Dobrze, zajrzymy też pod maskę. Dobrze.
gdzie jest? Masło. Popatrzcie, jaki ogromny silnik. To jest maska. Maska potężna. Taka jak w tamtym kupę, który widzieliśmy przed chwilą. Do tego potężny silnik V8. Proszę bardzo, przekazuję kluczyki. Proszę bardzo. Wygrał pan tego Mercedesa właśnie. Zostaje panu podarowany. Może kilka słów na temat tego egzemplarza. Jak to się stało, że on znalazł się tutaj? Nie wiadomo. Dobrze, kończymy prezentację Saddama. Proszę Państwa, to jedna z najpotężniejszych maszyn na dzisiejszej imprezie. Wspaniały przykład starej, dobrej niemieckiej roboty, niemieckich oprawców. Żegnamy się z Leszczyn. Do zobaczenia w następnym wejściu.